Gry, które zostały zapomniane. O! Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Ogólnie to przekręciłem to przysłowie, bo powinno brzmieć w taki sposób. Ale nie ma to żadnego znaczenia. Dziś omówimy sobie te najbardziej nostalgiczne produkcje, o których w dzisiejszych czasach już mało kto pamięta. Ej, sąsiedzi z piekła rodem pamiętamy. W skrócie, przynajmniej ja. Komputerowa gra platformowa wydana w październiku 2008 roku na konsolę PlayStation 3 i w 2009 na PSP. Nigdy w to nie grałem. Brytyjska firma Media Molecule. W grze sterujemy tym ziutem, który nazywa się... A o czym pan z ligi? Sackboy, bo rozumiecie, ja pierdolę, z każdym odcinkiem się staczam coraz bardziej. Pan Sackboy to laleczka wykonana z worka na ziemniaki, wypchanego w środku gałgankami i lodami. Czytałem to wprost z Wikipedii. Widziałem, Łukasz, ten film, ale... Znaczy wyświetlał mi się, ale go nie oglądałem. ...elementy fizyki i fakt, że levele można było tworzyć samemu i udostępniać je dalej, jak i po prostu przechodzić poziomy innych graczy. Od graczy, dla graczy... No ta, Roblox. Pierwszy Roblox to był. To serio było zarąbiste. Nie, to wyszło wtedy, kiedy Roblox. Aż deweloperzy wpadli się ilością stworzonych poziomów przez graczy. Powstał jakiś spin-off, wersje na inne urządzenia. Ogólnie seria LBP prosperowała sobie bardzo dobrze. 3 lata po pierwszej części pojawiła się druga i też była... supi. Nowością były nowe gadżety, bardziej rozbudowany edytor plansz, lepsza fabuła i ogólnie duża ilość usprawnień. Potem zmieniło się studio pracujące nad grą. Sumo Digital przyjęło pałeczkę. I tak oto nowy skład wydał LBP3. Gra nie wprowadziła zbyt dużo nowych rzeczy i chociaż była spoko, to sprawiała wrażenie... zrobione na szybko. Nie zebrała się Dzięki pan Patruk. Dużo coś zakupno, gier najlepiej, parę gierek, znajdę mam parę złotych, nie wiem czy kupić. Powiem tak, jak masz ochotę wesprzeć tę debię, to będę bardzo wdzięczny, ale ty podaj mi decyzję. Złych ocen, ale ja dostaję z tego tyle. Po prostu była owiana złą sławą. Ile ty użyjesz? Dużym problemem okazało się to, że mniej więcej w tym samym czasie wtedy pojawiło się PlayStation 4, więc naturalną przedłużymy współpracę. To, że o to chodzi. Chcieli się skupić na tej nowszej wersji konsoli, co z kolei spowodowało podział graczy. Jakiś czas później zamknęli serwery wszystkich części na platformie PlayStation 3 i tylko jeszcze bardziej wkurzyli graczy. Jakiekolwiek DLC w trzeciej części nie były ciekawe, łatki były robione skrajnie wolno. I koniec końców seria gier. Ty, graliście w to Little Big Planet? Jedno jest pewne, ja was nigdy nie porzucę. Ja to kojarzę, że to było na Hyper jeszcze, ale to nigdy nie grałem. Chciałem w to kiedyś zagrać, ale no PS3 było. Możesz zostawić suba, bo chciałbym zdobyć 100 koła do końca maja. Z góry dzięki, seksiaku. Pod koniec roku 2020 na PlayStation 5 i 4 ukazał się spin-off serii Little Big Planet o nazwie Sackboy Big Adventure. 2 lata później gra pojawiła się już na komputery z systemem Windows. Napomknę tylko, że cena za taką dogodność zaczyna się od 260, a kończy na 300 zł. Opinie, jak i sama popularność produkcji jest na poziomie średnim. No i nie ma tutaj wiele więcej do gadania, ale myślę, że o wiele bardziej zaciekawi was Reksio. Jest to stara polska kreskówka wyprodukowana przez studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej i to techniką animacji poklatkowej. A sama animacja przedstawia przygody młodego Kundrana. Miałem na PS3, mój młodszy brat 10-letni chciał pograć, to stary mi mówił, żebym mu włączył skarpetę. I to co ciekawe, jest to pies rasy Fox Terrier. Źródło filmweb.pl. Skarpeta i luj. Ale czy wiedzieliście, że był on nawet bohaterem gier wideo? Otóż to. W 2001 roku studio Idem Media pomyślało, że świetnym pomysłem będzie zrobienie gier, gdzie pies uczy dzieci matematyki. Ile bogów ma czworokąt? Sprawdzam odpowiedzi. Świetnie! Czemu kaczka źle mówi? No ale ludzie odpowiedzialni za wirtualny Reksia pomyśleli... Może zrobimy coś bardziej ambitnego? I tak oto 2 lata później, bo 12 sierpnia... Czy ja w to zagram? Nie ma batu, że ja w to zagram. Nasz kochany zawitał na karaibską wyspę w poszukiwaniu skarbu kapitana. Nie! Ogryzka w grze Reksio i skarb piratów. I była to dosyć klasyczna gra typu point and click. Czyli poruszacie się mniej więcej tak jak w Lidze Legend. Naciskacie
naciskacie na domek, idziecie do domku. Dotykacie trawy, dostajecie życie społeczne. A nie, czekaj, tego ostatniego nie umiecie zrobić. A, no i był jeszcze Kretes. Kretes, czyli można powiedzieć kompan Reksia, który w późniejszych częściach był drugim głównym bohaterem. Ale w Skarbie Piratów był tylko postacią drugoplanową. Swoją drogą, tak wygląda statystycznie. Ej, szczerze, jak bardzo ta gierka nie oddaje, jak się w nią gra. No nie wierzę! No i właśnie w tej gierce po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć te czynniki, które w późniejszych latach wyznaczyły kultowość całej tej serii gier. A są to m.in. po prostu piękna dwuwymiarowa grafika inspirowana pierwowzorem, charakterne i ciekawe postacie, no i oczywiście fabuła, a także żarty suche jak sucharki, które jadą w podstawówce. Wszystkie rzeczy oczywiście przystępne dla każdej grupy wiekowej. Poza tym to oczywiście jak to może oddawać? Gry z serii Reksia posiadają kilka cech, które pozwoliły im zyskać kultowy status. Zaczynając choćby od tego, że nie przedstawiają one kompletnie odseparowanych od siebie przygód, tylko wraz z kolejnymi grami faktycznie dostajemy kolejną część historii. Postacie poznane w poprzednich częściach przechodzą dalej. Istnieje pewna kanoniczna kolejność, w której wypada grać w te gry. Dzięki temu można traktować je jak serial posiadający różne sezony. Generalnie, tak jak wspomniałem, przygód Reksia było o wiele więcej. Licząc pełne wydania bez dodatków, wyjdzie nam około 7. gier, z których to 5 jest częścią tak zwanej pierwszej serii. Druga seria Long Story Short została porzucona po drugim epizodzie. A z pierwszej są to oczywiście Reksio i Skarb Piratów, Reksio i UFO, Reksio i Czarodzieje, Reksio i Wehikuł Czasu oraz Reksio i Kapitan Nemo. Dobra, rozgranijmy może tą mapę, może coś nam się uda rozczytać. Ojoj! Andrzej, podkreślenie Stuleja, dał na Golibordę 5 zł. Siema dziadek, obudziłem się ze śpiączki. Czy ty nadal nagrywasz jeden wys, jeden z Bifero i widzami? Czy ja co robię? Dziękuję bardzo. Wypaliłeś dziurę no w mapie. Gry z serii Reksio są również znane ze specyficznego poziomu trudności, który raz jest typu kliknij tutaj gotowe, no albo na tym etapie spędzisz godzinę, jeśli nie znajdziesz rozwiązania w internecie, dzięki, albo nie będziesz wystarczająco zręczny. Dziękujemy gry Reksia, choć ta kwestia jest o tyle ciekawa, bo jak możemy dowiedzieć się z materiału z reaktora, znowu... Według twórców, trudne minigry miały zwiększać szanse, że dzieci poproszą rodziców... Przepraszam Bartek, ale nie chcesz grać w to, bo by wyszło, że masz IQ gorszy od 6... Ale co ty gadasz? Ta gra jest po prostu pieprzona w dupę. Jedynym plusem jest to, że jest Reksio, czyli pies. I nic więcej. Co po pomoc. I w ten sposób rodzice też będą spędzać więcej czasu z pociechami. Z drugiej strony twórcy przyznają, że w czasie tworzenia tych gier chwilami bywali już tak przyzwyczajeni do testowania danego poziomu, że tracili poczucie, jak dobra, bardzo tak jest tak cię widzę, tak cię nie widzę. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale w samej serii gier możemy także znaleźć pełno nawiązań do wszelakich dzieł popkultury. O! Czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji! A jeśli chcecie zobaczyć więcej tych nawiązań, to serdecznie polecam wam serię polskiego Centrum Przygód Reksia. Ej, w ogóle słyszeliście o Reksiokonie? Fani Reksia, a szczególnie właśnie Gierek, stworzyli dla siebie cały... Dziękuję bardzo, też pozdrawiam. Dzięki za 21 pieprzony lat. Pieprzony coroczny konwent, poświęcony, tak jak mówię, tylko tej serii gier. A ma on już za sobą dwie edycje. Z tego co widziałem, to już na pierwszej edycji w 2022, organizowanej swoją drogą w jakiejś szkole w Gdańsku, jak to na niszowe konwenty przystało. I tak pojawiła się masa fanów, i to z całej Polski. A niektórzy nawet stworzyli naprawdę świetne cosplaye. Lepsze od tego gnoja. A jako, że tak wielka impreza dla fanów nie mogła uciec uwadze samych twórców, tak i oni... Że co jest lepsze, to czy furasy eventy, konwenty? Odpowiadając m.in. na wiele fanowskich pytań, czy też biorąc udział w ich inicjatywach. Sorry, że jestem hejterem, wybacz. Mogliby się tak na spontanie coś odegrać właśnie głosami. Ej, powiedzcie kilka razy szybko Reksiu. Kupiłem Warhammera za 9 zł. Gra wyszła 2K23 i na Steamie kosztuje 350 zł. Problem w tym, że ta gra jest gównem, ale czego się spodziewać, jak gra wyszła pół roku temu i staniała z 350 do 9 zł. Wyobraź sobie tych ludzi, którzy tworzyli tę grę za 200 milionów dolarów, sprzedając ją za 350 zł potem, tylko po to, żeby mniej niż pół roku kosztowała 9 pieprzonych złotych.
9 zł. To kosztuje taniej niż paczka lejsów i puszka coli. To jest droższe niż ta gra. Reksiu. Końcówka lat 80. Duńska firma Silver Rock Productions stworzyła system, który umożliwiał sterowanie postacią za pomocą sygnału telewizyjnego. Suicide Squad 40% taniej jest, a no i nic. Pieprzy, ale ta gra i tak jest. Za droga, nie? Dzięki, czekaj, Halong, tak? Nie, Hulong. Dzięki, kiedy Reksio stary pryku? Dzięki, ja w to nie grałem kiedyś, to nie wiem, raczej nigdy, no. Ale wiesz co ja bym zagrał? Albo Shrek 3, albo Auta 3, albo ty, przypomniał mi się taki film tego, Narnia coś tam, że do szafy wchodzili i się okazało, że jest gierka na podstawie tego filmu. Też bym w to zagrał, no, jak, no, pewnie gówno, ale można zagrać. Potem posprzedawali na to licencję i jakiś czas później znalazło się to również w Polsce. Można było zadzwonić pod wskazany numer i wybierając przyciski na telefonie, sterować naszym... Ej, no jak o tym każdy zapomniał, o Hugo? Po prostu komputery wygryzły to gówno chyba, czy nie? Porkiem, cały czas mając na sobie światło reflektorów i będąc ukazywanym w telewizji. Jeżeli chociaż raz oglądaliście takowe rozgrywki, to no prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że większość z tych graczy to jacyś zupełni przegrywi. Siamajno, ja nie rozumiem jak można być... Czekaj, co to jest? Co to w dupa jest? Powiedz mi, co się stało w tym momencie? Leaked? Jak to jest leaked? Czego niby? Aż takim słabym. Dajcie mi to. Ja sobie zadzwonię. No i patrz. Oho, dedek. Kurwa, co jest? No przecież klika. No tak, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, kiedy sygnał leciał kablówką, albo... ten, no nie wiem, satelitą, to po prostu zamulało. Opóźnienie między klik... A, no tak, Anon. Tak, no tak, oczywiście, że NB też polecam. No 350 zł na Steama, na NB 9 zł gra. No to za 9 zł co można testnąć grę, a za 350 kupić, no... Właśnie problem jest taki z tym rodzinem mam, co wyjdzie tylko na PS5, że on kosztuje 300 zł na start, a po trailerach wygląda... Witam, Dżima, witam. Kliknięciem dzwoniącego, a ruchem postaci w grze było tak duże, że wręcz uniemożliwiało jakąkolwiek rozgrywkę. Ale kilkanaście lat za połączenie skasowane. Skam idealny. No ale oczywiście Hugo miały też swoje wersje pecetowe. W sensie, no, mogłeś grać po Skolma, prostu u siebie. A mogę bez wyjaśnić ciebie łokciem na łeb. I co się wtedy okazywało, że te gry bez tego opóźnienia są tak łatwe, za że karę nigdy nie będzie Dragon Balla oglądanego. Ale warto wspomnieć w ogóle, jak potężną marką był Hugo. Kilkanaście lat temu ten ziutek był tak rozpoznawalny i rozchwytywany jak nie wiem co, ale miał swoje pluszaki, czasopisma, napoje, chipsy, pamiętam te napoje, piosenki, wszystko sprzedawało i oglądało się jak świeże bułeczki, aż do 2009. W tych czasach już samej popularności no dobra, nie było co zbierać, przemyślę tego Dragon Ball. Program z Hugo w roli głównej przestał być emitowany. Nie wiem, za akcent chyba. Przestał być emitowany. Co nie wiem, co to miał być za akcent. Oczywiście były próby jakiegoś... Nie ma już raczej picia w Hugo w kartoniku. To w kartonikach to zawsze są jakby to, co jest na czasie akurat. Jaki? Teraz Kung Fu Panda nowa wyszła, to pewnie takie będą w kartonikach. Czeszenia tej serii, ale to zdecydowanie nie temat na dzisiejsze okoliczności. Tak sobie myślę i wiecie co? Ciężko Hugo nazwać tylko grą. Hugo witam, Dżima, witam. Jak Hugo tam? To szczęście. Jak tam dzień? Hugo to ja. Hugo to ty. A może Hugo to ludzie, którzy... To dasz? Ale nie wiem, czy za małe nie będzie. Bardziej byś powiększył, bo tu zobacz ile uciąć idzie. Tu u góry. Szt. No bo to nie widać tego chyba, nie? Jak poznaję przez całe swoje życie. A może Hugo to wszechświat? Gry wideo potrafią trochę kosztować. No ale dobra, wydajmy już tą stówę. Mam nadzieję, że nie będę musiał już niczego to kupywać.
sam na Shota 10 w kartoniku Lego odbić. Lego Piraci z Karaibów na przykład. Mamy tutaj cztery graliśmy w to. Stworzone na podstawie od Maria. Serii filmów, masę postaci i rzeczy do odblokowania na przestrzeni rozgrywki oraz tonę znajdziek do znalezienia i wymaksowania. No i przede wszystkim żadnych mikropłatności czy DLC. Czekaj, o czym to ja... A, o Skylandersach. Dobrze, że twórcy gier i ich wydawcy sprzedają całe gry, a nie ich niekompletne podstawki, do których trzeba dokupywać całą resztę, by mieć dostęp do całości, prawda? No to zdrowy, no. Sad, Giga. Siema, jesteś po Activision. Co wy na to, żebyśmy zrobili grę, w której będę streamował dla ciebie w tym czasie. Tylko i wyłącznie postaciami po postawieniu ich faktycznych figurek pomagam w dla widzów. Świecie na specjalnej podstawce. Ej, co to jest? Portal. Pomyślicie, wow, brzmi całkiem to fajnie. To jest Spyro? Dostajemy dwa w jednym. Figurki postaci prezentują się całkiem ładnie i można... A nie, to jak Gormity. Ej, pamiętasz Gormity? Ale to było oro. ...i odzwierciedlały naszą kapitalistyczną duszę. A zarazem nie będą tylko tak stałe, Gormity. A będą służyły nam również do gry. Bo gdy będziemy chcieli zagrać chociażby Pyro czy... Chłopie, Gormity, ja pierdziele, ale Gormity to było oro. Trigger Happy? Stawiamy go tutaj i bum, jest wielce. Ale one drogie chyba były. Skylanders Spyro's Adventure było sprzedawane w takim wielkim budle kosztującym nas 300 zł na premierę. Yep. A w środku dostawaliśmy sam portal, płytę z grą oraz trzy grywalne postacie. A są to Spyro, czyli postać zapożyczona z... Dzięki Tomaser, 21 lat, dzięki bardzo. Ej, Spyro jest, mówiłem ci, że to on. Własnej dosyć popularnej w USA franczyzy, Trigger... Jak, no w Polsce też to było znane, czy nie? Czy ja w to grałem? Na PS1? Czy to była znana gra? Własnej dosyć popularnej w USA franczyzy, ja Trigger Happy, czyli jakiś gremlin z dwoma pistoletami, oraz... Gilgrund. Ale czekaj, tutaj na pudełku pokazują, że tych postaci jest co najmniej 12. Gormity. Gdzie 9 pozostałych? A! Dobra, ceny cenami, ale no jednak dało się przejść całą gierkę. Ej, spoko wygląda. Postaciami. Ale z drugiej strony dużo lokacji było po prostu zablokowanych, dopóki nie kupiliśmy specjalnej postaci, która akurat władała żywiołem, w którym jest dany świat. A na domiar złego, gdy twoja postać umarła w grze, umierała i w prawdziwym życiu. No dobra, może nie dosłownie, ale nasz Skylander się umęczył i trzeba mu było dać... odpocząć? Czyli to były mechaniki w grze normalnej, takie jak są teraz w mobilkach? To są takie pierwsze testy na ludziach. Potrzebował co najmniej kilku godzin, by wrócić do żywy. Z hardki, co prawda można grać. Wtedy zagrać po prostu inną postacią, no ale Steam? Co jeśli wszystkie postacie nam umrą? A więc tak, po pierwsze mamy niekompletną i dosyć drogą grę, do której po drugie musimy dokupywać równie drogie postacie, by móc faktycznie zagrać w jej całość bez żadnych ograniczeń. Gry a z bakusiów? Nawet jeśli kupimy postacie, to jeśli... A pamiętasz taką grę Kajko i Kokosz? Był taki wysoki, gruby? No takie podróba Asterixa i Obelixa, no. Jeśli umrą, to i tak musimy czekać 5 godzin, zanim wrócą. To jest taka gra z pakusia. No więc z tego, co widać, seria Skylanders nie zapowiadała się na jakiś wielki sukces. Prawda? Ha? Z jakiegoś bliżej nieznanego mi powodu Amerykanie pokochali ten kapitalistyczny gniot. W sensie, nie zrozumcie mnie źle, postacie no, gra wygląda, ładne, no. A i sam koncept przenoszenia zabawek do gry brzmi w założeniu ciekawie. Ale sama gierka to typowa nawalanka z potworami. W sensie są jakieś elementy fabularne, no ale wiadomo, ten zły jest zły, bo jest zły i oczywiście światu zagraża tam jakieś niebezpieczeństwo. No ale ja nie Amerykanie wiem. Jak zwykle nie mają gustu. Przecież ty pisałeś, że patch był, no to ja nie wiem co zmienili. Albo... Czekaj, dzięki koń za 56 lat. Witam, 56 lat. Nie mają gustu. Kto by się spodziewał? Na szczęście. To już się zebrało trochę. Albo ej, to był ten? Albo zbyt zajęci nawalaniem w Minecrafta w 2011, bo pierwsza odsłona Skylandersów, przynajmniej na rynku polskim, okazała się takim flopem, że po pierwszej odsłonie wycofano ją po prostu z polskich sklepów. Wraz ze wszystkimi dodatkowymi figurkami. I co ciekawe, gdy wejdziemy na polską stronę poświęconą Skylandersom, okaże się, że ta wciąż działa i wygląda tak samo od 2012. No kurna chata, pierwsze co widzimy to reklamę Skylanders. Różową panterę, ale to co Cezary Pazura jest? Mówiła o tym, że gemy od szamana dają resista na blinda. A, ale szaman, chodzi ci o tą maskę pod runy? Ale to jest słabe według mnie. Lepszy jest jeleń. Ale mówię ci, no ty mi pisałeś, że upatrz. Jeżeli w patchu coś zmienili w plecakach, no to ja nie wiem teraz jak jest.
Chyba, że mnie strollowałeś i nie było patcha jeszcze. Która ukazała się rok później po oryginale. A poza tym i nawet jak nie było, jak nie było patcha, to według mnie najlepszy jest kaset nadal. Axa znerfili? Strony mamy datę 2012 oraz platformy takie jak PS3 czy Xbox 360. Właśnie, kiedy małpki? Serię gier Skylanders kontynuowano przez następne 5 lat, no ale już bez rynku polskiego, wydając po co najmniej jednej nowej edycji co roku. No i Activision ulepszał samą grę. Ej, ale to Skylanders spoko wygląda. Stworki z pierwszej gry działały i na następnych odsłonach i vice versa. Ale w 2016 szał na Toys to Life Experience raczej już upadł i ostatnia odsłona tej serii, czyli Skylanders Imaginators, nie sprzedała się aż tak dobrze. Czy będę kupował PS5 Pro? No nie, no mam zwykłe, po co mi to? Chyba serii nie będzie różnić. Tym samym żywot całej tej serii gier. Ale, to oczywiście nie oznacza, że wcześniej swoich sił nie próbowały inne marki. Ale to i tak ma wyjść koncept Toys to Life. Ale to temat na zupełnie inny film. Planuję zrobić film o chociażby historii Disney Infinity, bo figurki akurat z tej serii sam zbierałem. No co i to jest Disney Infinity? Dlatego, jeśli moje wstawki w tym filmie się wam spodobały, zapraszam na mój kanał. Ej, to jest gra, gdzie się wszystkie postacie z Disneya łączą? Ty właśnie, teraz tak pomyśl ty. Czemu takiej gry nigdy nie było i widać była? Nigdy o niej nie słyszałem. Przecież taki potencjał. Ej, ale Disney teraz ostatnio wydaje mi się, że skapnął się widzowie, tak już poza tym, że jest na samym dnie. Mówię wam, ostatnio co robi Disney, to dobre rzeczy, o dziwo. Patrz, Shogun. Takie orosztoluj. Zara wychodzi ten, Deadpool, on też jest pod Disneyem. Ja już wiem, że to będzie oro. Ty mi zara powiesz, że to gówno od Marvela, ale posłuchaj mnie uważnie. Zobaczysz. Słuchaj się dziadka. Dlatego, jeśli moje wstawki w tym filmie się wam spodobały, zapraszam na mój kanał. Marvel, znaczy Disney odbija się w tym momencie od dna. Mówię ci. Zobaczysz. Skapnął się, jaką sraką jest od lat. Jak Queen. Link macie oczywiście w karcie lub w opisie. Sąsiedzi z piekła rodem. Twór austriackiej firmy Joe Wood Entertainment. Firma ta została założona w 95 i wydała m.in. takie produkcje jak Gothic 2, Gothic 3 czy Kangurek K.O. Runda II. Chociaż warto... Co? Chociaż warto zaznaczyć, że tamte gry tylko wydali, a sąsiadów z piekorodem również stworzyli. No, racja, Dawidek, się no. Woody'ego, którego zadaniem jest wpływanie sąsiada rozmaitej. Gracz musi uważać, by pan Rottweiler go nie zauważył. Pan Rottweiler to oczywiście wcześniej wspomniany sąsiad, który w dużym skrócie jest bardzo głośny i irytujący. Gra dzieli się na odcinki i sezony i generalnie jest prowadzona jako taki swego rodzaju serial, w którym nasza postać to główny sąsiedzi bohater. Fajne było. Głównego bohatera i tego irytującego starucha, w grze znajdziemy również papugę Chili ale i psa Azory. Był, w pierwszej niedawno. Części spór spowodowany jest hałaśliwą obecnością sąsiada. W drugiej części gry, wydanej około rok później, nasz sąsiad wyrusza w podróż dookoła świata, by wreszcie odpocząć od sztuczek Woody'ego. Nie spodziewa się jednak, że nasza główna postać jest chora psychicznie i śledzi go od Chin przez Indie aż po Meksyk. Główną różnicą w drugiej części jest fakt, że nabywamy nowego przeciwnika, którym jest matka sąsiada. To właśnie piękna pani. Dodatkowo gra posiada też kilka usprawnień i nowych funkcji, takich jak nie wiem... Kurde, ale ta gra ma przyjemną grafikę. Na przykład trzeba ułożyć myszkę... Nic się nie zastarzała ta gra. Nie wiem nawet po co remaster została, ale fajna giereczka. Fajna ta gra była bardzo. Kiedyś to się grało. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Porytane. Jestem Żydem. Wiecie, chcę. Dzięki Karolek. Karoliek dał na Goliborde 5 zł, drogi reaktorze. Zobacz to, fajny materiał o szkodliwości e-procesorów. Kac. Czego? O pewnym miejscu. Dzięki. No, firma zajmująca się serią Sąsiedzi z Piekłorodem utraciła płyn... Liga to fajna gra, Liga? ...finansową w 2011 roku, po czym została przejęta przez spółkę Nordic Games. W październiku 2020 roku ukazał się Neighbors Back From Hell, czyli pakiet zawierający remastery poprzednich części. Tytuł został opracowany... Ej, to jest remaster? To? Neighbors Back From Hell, czyli pakiet zawierający... To jest remaster? To wygląda tak samo.
Kurde, ale ja nostalgię czuję, jak patrzę na ten obraz. Mający remastery Jezu. Poprzednich części. Tytuł został Dzięki kapitan Gibbon za 13 lat. Pracowany przez studio Farbworks i wydany przez Handy Games. Wiem, ale... Jako, że to zwykły remaster, to nie oferuje o wiele więcej niż zawartość oryginalnych wersji i poprawioną grafikę. Czy to oznacza, że nigdy nie powstały inne części Sąsiadów z Piekorodem? Chyba były. No niby tak, ale niby nie. Jak dostać sąsieda? Nie wiem, jak to się czyta, tak szczerze, nie mam tego pojęcia. Tak nazywali się Sąsiedzi z Piekorodem na rosyjskim rynku. I były to gry bardzo popularne. Sprzedawały się tak dobrze, że oficjalny rosyjski wydawca Russobit M, który wydał dwie pierwsze części, zdecydował się zlecić stworzenie dwóch kolejnych... Tomas, nie pisz słów na P. Tomas, nie pisz słów na P, co ty robisz? Podróbek, kopiujących styl wizualny i rozgrywkę oryginałów. Wypuścił te gry pod nazwą Jak dostać sąsieda. Poza Rosją zostały one wydane pod nazwą Pranksters of Your Boss oraz Pranksters No Rest for the Week. Czy to legalne? Na chłopski rozum niby nie. Ale patrząc na to, że potem wypuścili jeszcze jakieś chyba z 7 różnych części pod różnymi nazwami i różnymi wydawcami, pewnie tak. I pewnie w miarę dobrze się sprzedawało. Nawet mimo faktu, że te nie gry to psie gówno. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę